opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. To co, polecimy? Polecamy. Jutro w uwadze. Oczekiwaliśmy normalnego lotu, a dostaliśmy piekarnik. Było około 50 stopni. Ktoś z pasażerów na tyłach samolotu zemdlał. Rozpoczęła się wtedy panika w samolocie. Czy byli państwo informowani o sytuacji? Nie wiem, jeszcze proszę wytrzymać 5 minut, wszystko będzie okej. Okay. Żadnej informacji. Nic nie było. Krzyczeliśmy do nich, żeby nas po prostu wypuścili. Problemy na wakacjach w uwadze jutro o 19.40 w TVN. Wszystko się zaczęło w Dobrowicach, jak się pojawił jeden człowiek, ten Belfer. Ryje pod moją rodziną. Co, musimy posadzić tego gnoja? Pana słowo przeciwko jego słowu. Ale nie mamy dowodu. Już mi niczym nie pomożesz. Coś ty ją wplątał, Leszek. Mówiłam, żebyś tego nie robił. To jest jedyny sposób. Nie radzę ci wchodzić mi w drogę. Belfer. Dwa odcinki. Jutro o 20.50 w TVN. Jestem Aleksandra, ale znajomi mówią mi Aleks, długo mieszkałam w Londynie i w tej chwili Zanzibar. Jestem trochę hipiską, aczkolwiek jeżeli mam coś do zrobienia, to jestem bardzo obowiązkowa. Fajnie by było takiego faceta spotkać, który sobie lepiej w życiu radzi ode mnie. Lubi podróżować, nie lubi siedzieć na tyłku, musi mieć robaki w dupie. Widzę pana w białej koszuli. Taki stroj chłopaczyna? Szukam partnera, który będzie mnie inspirować. No pozytywnie, znaczy jeżeli szuka partnerstwa, a nie tego, żeby się ktoś nią zaopiekował, to mi bardzo się podoba. Interesujesz się polityką? Bardzo. Na drugim miejscu po ekonomii. Nie cierpię polityki. No, ale to ja nikogo nie zmuszam. No nie ze wszystkim się zgadzamy, jest o czym rozmawiać, tak nadajemy na tych samych falach, o tak bym to określił. O, basenik. Basenik jest dobrze. Cheers. Do spotkania. Dear Beloved, telenowela dokumentalna od poniedziałku 26 sierpnia o 20.50 w TVN.